tym roku czekają Polaków kolejne zmiany w systemie ochrony zdrowia. Miesiąc temu wszedł w życie, zaczął działać system EWUŚ, czyli elektroniczna weryfikacja przysługujących obywatelom świadczeń zdrowotnych między innymi. Szykowane są aktualnie projekty ustaw o decentralizacji NFZ-u czy o ubezpieczeniach dodatkowych. Czy według Pana to jest dobra strategia, która rozwiąże problemy, przed jakimi stoimy? Właśnie, to jest podstawowe pytanie dzisiaj. Po 15 latach od wprowadzenia reformy ubezpieczeń zdrowotnych, czy ten kierunek, który został obrany 15 lat temu, jest dobrym kierunkiem? Zapowiedzi rządu dotyczące ubezpieczeń dodatkowych, czy decentralizacji Narodowego Funduszu, czy tego precyzowania, kto jest ubezpieczony, a kto nie jest, jakby szpitale nie miały się zajmować czy czym innym, na przykład leczeniem, to pokazują, że rząd utrzymuje ten kierunek, który został przez rząd Jerzego Buzka nakreślony. A sytuacja jest taka, że wiele osób jest niezadowolonych z funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i mają ku temu istotne powody, bo się wydłużają kolejki. Dostęp do niektórych świadczeń, zwłaszcza tych gorzej finansowanych, jest utrudniony. Ale co gorsza, również raporty dotyczące stanu zdrowia społeczeństwa polskiego powinny alarmować rząd. Dlaczego? Ano dlatego, że ta poprawa stanu zdrowia, przewidywalnej długości życia, która była obserwowana w latach 90., z roku na rok wydłużało się nasze życie, ta poprawa zahamowała się po 2002-2003 roku. Jest jakaś przyczyna, może te nadmierne urynkowienie systemu. Druga sprawa, nierówności w zdrowiu, jakie mamy, przekraczają akceptowalne wysokości. Dzisiaj mamy tak, że 30-latek, który ukończył wykształcenie podstawowe czy zawodowe, ma szansę życia o 12-13 lat krócej niż jego sąsiad, który ma wykształcenie wyższe. 30-latek z wykształceniem zawodowym, jego przewidywane życie to jest 67 lat, a rząd jednocześnie przedłużył wiek emerytalny do 67 roku. Czyli mamy wiele wyzwań, które nakazują dokonać oceny 15-lecia i wyciągnąć z tego wnioski. I temu powinny służyć debaty dotyczące zdrowia w tym roku, a decyzje później. Czyli gdyby Pan mógł przybliżyć nam kilka rozwiązań, które Pan by w tej chwili wprowadził jako takie najważniejsze, które mogłyby w jakimś stopniu w najbliższych latach uzdrowić polską służbę zdrowia? No, uzdrowienie systemu opieki zdrowotnej, czy w ogóle, no bo celem systemu opieki zdrowotnej jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa, długości życia, ale też długości życia w dobrym zdrowiu, to nie jest prosta sprawa, nie jest prosta nie tylko dlatego, że nie zależy od systemu opieki zdrowotnej wyłącznie, a może nawet w mniejszym stopniu niż od ogólnej polityki państwa, ale samo skonstruowanie systemu opieki zdrowotnej nie jest łatwe. Ale zaczynając od tej generalnej warstwy, wiemy, że ludzie żyją lepiej i są w lepszym zdrowiu w tych społeczeństwach, w których różnice majątkowe są małe. A co się w Polsce dzieje? W Polsce pogłębiają się różnice, czyli na przykład różnica między przeciętnym wynagrodzeniem a medianą zwiększa się, to znaczy wynagrodzenia rosną, ale tych, którzy lepiej zarabiają, a tych, którzy słabiej zarabiają, stoją w miejscu. A wiemy, zresztą taka głośna publikacja kilka lat temu się ukazała w Polsce, dwa lata temu, Duch Równości, w której epidemiolodzy Wilkinson i Pickett dowiedli na podstawie bogatego materiału, że im większe różnice, tym gorsze zdrowie, a im mniejsze, tym lepsze zdrowie. Więc co robić, żeby Polacy byli zdrowsi? Trzeba zacząć od zmniejszania różnic społecznych, różnic majątkowych. A w opiece zdrowotnej, no, jeśli w Konstytucji mamy zapisane, że system opieki zdrowotnej jest dla wszystkich, to dlaczego wydajemy pieniądze, żeby nie wpuścić do tego systemu wykluczonych na przykład? No bo EWUŚ czemu służy? Służy temu, żeby oddzielić już na pewno, bez żadnej wątpliwości, tych, którzy nie pracują, nie mają emerytury, renty, czyli nie funkcjonują w obrębie jakiegokolwiek systemu. Otwórzmy dla nich drzwi do systemu opieki zdrowotnej. Wówczas też wszyscy na tym skorzystamy, bo paradoksalnie to zresztą piszą Wilkinson i Pickett, jeśli tym z dołu drabiny społecznej poprawia się, to się poprawia nam wszystkim. I kolejna sprawa w systemie opieki zdrowotnej. Są dwie opcje, taka opcja wspólnotowa i opcja rynkowa. U nas w kierunku tej opcji rynkowej poszliśmy chyba za daleko. Pomieszaliśmy system prywatny z publicznym.
to należy wyprostować. Niech system publiczny będzie rzeczywiście publicznym, czyli niech nie będzie miejscem generowania zysków w tych zakresach świadczeń, które się opłacają, a eliminowania złych ryzyk czy tych pacjentów, których leczenie się nie opłaca, a system komercyjny niech sobie działa jako uzupełnienie tego systemu, ale wyraźnie odseparowane. Więc to, co dzisiaj jest problemem, to nie szczegółowe kwestie techniczne, bo tu chyba łatwo byłoby się zgodzić, tylko fundamentalne, podstawowe zasady, na których powinien być budowany nowoczesny system opieki zdrowotnej.